Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Te słowa to początek psalmu 23 i tymi słowami witam Was drodzy dziś w sobotę 26 października w parafii Ewangelicka Augsburskiej w Bytomiu Miechowicach, bo to właśnie te słowa, to hasła, które na dziś wyznacza nam przewodnik z Biblią na co dzień. I tak sobie myślę, że chyba nie pomylę się, jeśli powiem, że psalm 23 to ten chyba z najbardziej ulubionych psalmów biblijnych, często cytowany, często psalm, który powierzamy komuś. Myślę, że też psalm, którym się modlimy. Ja muszę powiedzieć, że to jest psalm, który jest mi bardzo bliski, ale przez te wszystkie lata kroczenia drogą za Chrystusem różne fragmenty tego psalmu do mnie w różny sposób przemawiają, choć można powiedzieć, jest to jeden chyba z najkrótszych psalmów biblijnych, ale to tylko pokazuje, jak żywe jest to słowo. Ale bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajduję, bez względu na to, jak dziś odczytuję ten psalm, które fragmenty do mnie przemawiają, czy wtedy, kiedy czuję się dobrze, czy wtedy, kiedy czuję, że kroczę ciemną doliną, to zawsze ten psalm będzie dla mnie psalmem związanym z ufnością. Ufnością, że właśnie, bez względu na to, czy jest piękny, słoneczny dzień, czy dzień jest pochmurny, szary, czy wszystko w życiu się układa, czy też przychodzi mi kroczyć przez dolinę, w której nie widzę nic, bo wokół mnie jest tylko ciemność, zawsze we wszystkim towarzyszy mi Bóg i nigdy nie pozostaję sam, dlatego że zawsze jest ten, który jest moim pasterzem. Zawsze jest ten, którego głosu mogę słuchać. I tu, drodzy, odniesienie do naszego drugiego tekstu wyznaczonego przez przewodnik z Biblią na co dzień, na dzień 26 października. To fragment z Ewangelii Jana, gdzie w 10 rozdziale czytamy: ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Warto znać głos naszego pasterza. Warto wiedzieć, kto jest naszym pasterzem. Warto pamiętać, kto położył swoje życie, byśmy my mogli kiedyś zamieszkać przez długie dni w domu Pana. Byśmy nie musieli z lękiem spoglądać na dni, które są przed nami. Ten świat jest pełen dźwięków, pełen głosów, pełen tych, którzy chcą być naszymi pasterzami. Dlatego uczmy się Bożego Słowa, słuchajmy Bożego Słowa, bo poprzez nie możemy pamiętać, poprzez nie możemy wsłyszeć się tylko w te słowa, słowa naszego pasterza, który mówi: pójdź za mną. Ja życzę Wam, drodzy, dzisiaj dobrego dnia. Oby jak najczęściej świeciło nam słońce, oby jak najczęściej w naszym życiu była jasność, ale pamiętajmy, że nawet jeśli kroczymy ciemną doliną, zła się nie musimy lękać, bo Bóg jest zawsze z nami. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na cały dzisiejszy dzień. Zostańcie z Bogiem.